Proszę Państwa, w walce wieczoru gali XTB KSW 78 w Szczecinie zmierzyli się Michał Materla i Kendall Grove. Walka zakończyła się w 4 minucie i 27 sekundzie rundy drugiej. Ladies and gentlemen, your winner by TKO, Michał Materla. Zmęczony, ale przede wszystkim myślę, że szczęśliwy i potwornie wzruszony. Michał Materla, to jest ten wieczór, to jest ta noc, 21 stycznia 2023. Szczecin, Michał Materla, rewanż z Kendallem Grove'em, walka wieczoru, zwycięstwo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchajcie, dwie sprawy. Pierwsza dla mnie emocjonalna. Wchodzę do klatki zawsze z takimi jakimi emocjami, jakie panują przed walką. To był dla mnie ciężki okres. Chciałem tylko powiedzieć, Vincent, do zobaczenia w Walhalli. Jak ja tam dotrę, to już pewnie będziesz ulubieńcem Modyna. Druga sprawa, dla mnie bardzo ważna. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale walczyłem całkowicie bez prawej ręki. Gdyby nie Sebastian, nie STM Medical, nie doktor Marcin musiał, chodź Zebuś. W środę chciałem odwołać walkę, naprawdę. Dostałem przepuchliny karku. Nie byłem w stanie nic zrobić, nie byłem w stanie trzymać herbaty prawą ręką. Dlatego wyglądało tak, to jak wyglądało. Znowu powtórzę to samo, co powtórzyłem kiedyś. Może mi zabraknąć techniki, może mi zabraknąć kondycji, ale przysięgam, że nigdy, dopóki walczę, nie zabraknie charakteru. I myślę, Michał, że tym, co tutaj powiedziałeś, wyjaśniłeś, nie ma najmniejszego sensu, żebyśmy wchodzili w detale, które się pewnie nie zgadzały. To sobie możemy powiedzieć uczciwie. Natomiast to, co powiedziałeś, charakter, twoja niezłomność, też nieprawdopodobna dzisiaj siła mentalna, bo musiałeś sobie poradzić no, z tymi emocjami niesamowitymi, trudnymi, żeby w ogóle wyjść. Także dziękuję ci, gratuluję i swoją drogą. Dziękuję. Michał Materla, zwycięski. Dziękuję bardzo. Szczecin, dziękuję bardzo za doping, za wsparcie, za wszystkie ciepłe słowa, które dostaję od was na mieście, za to, że mogłem się pokazać przez tyle lat. W tym roku mija 20 lat. Jak wszedłem pierwszy raz do klatki, to jest dla mnie piękny kawałek historii, naprawdę. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze może tylko krótkie tutaj pytanie do Kendalla. Kendall, thank you for coming, thank you for taking challenge. Great emotions. Hey, I had no hard feelings for Mia. Mia is a fucking warrior, you know, and it was a great opportunity for me to come in his hometown and try and put on a show. We had such a great first fight, and it sucks, but, you know, I'm happy for him. Podziękowałem Kendallowi, że podjął to wezwanie, powiedział, wiedziałem, gdzie przyjeżdżam. Przyjeżdżam do miasta Michała, do jego gniazda. Wiem, że jest no, cholernym tutaj wojownikiem. Zdawałem sobie sprawę, co mnie czeka. Także serdecznie mu gratuluję. Dzisiaj to trochę boli, ale po prostu taki jest sport. Serdecznie dziękuję za wizytę w Polsce. Kendall Grove, thank you very much. First of all, I'd like to thank the organization, Martin. Thank you for bringing me back. Thank you for giving me the opportunity to fight Micha again. Hey, Micha, good shit, bro. Fucking, this one's yours. Kendall, still great hair, still great color. Hey, and to all the fans, hey, thank you guys. I really appreciate you guys. Hey, I'm a fucking guy from Maui, long ways from home, but some of you guys show me love, so thank you guys. I appreciate it. Bardzo wam podziękował. Pokazaliście mi tutaj na każdym w zasadzie kroku wielką miłość, wsparcie, sympatię. Przyjechał z daleka, ale czuję się tutaj naprawdę dobrze. Kendall Grove, dziękuję bardzo.